Dziś jest sobota, 2 kwietnia. Ja nazywam się Mateusz Patalon i zapraszam na skrót tygodnia. A w dzisiejszym odcinku... Koszmarny wypadek w elektrowni. Pracownikowi urwało rękę. Mury nowego kościoła pną się w górę. Synowie znaleźli poobijaną matkę pod szpitalem. Jest skarga. Biuro paszportowe w Bełchatowie? Wojewoda podjął decyzję. Kontrowersje wokół naboru do pracy w kopalni. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, jeżeli podoba Wam się to, co robimy. Piszcie też w komentarzach, jak możemy ulepszyć nasz program. Wasz głos jest dla nas naprawdę istotny. Do tragicznego wypadku doszło w środę na terenie elektrowni Bełchatów. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, podczas pracy maszyna urwała jednemu z pracowników rękę. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do bełchatowskiego szpitala, skąd helikopterem przetransportowano go do Centrum Transplantologii w Trzebnicy. Tam lekarze podjęli się próby przyszycia mu oderwanej ręki. Z naszych źródeł wynika, że operacja zakończyła się powodzeniem. Jak jednak przekonują lekarze, najbliższe dni będą kluczowe i dadzą odpowiedź, czy operacja okazała się skuteczna. Sprawę bada Inspekcja Pracy i bełchatowska policja. Przyczyny wypadku wyjaśniają też służby wewnętrzne elektrowni. Najmłodszą parafią w Bełchatowie jest ta pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Od 2007 roku mieści się ona w niewielkiej kapliczce na osiedlu olsztyńskim. Wiernych zaczęło jednak przybywać, w związku z czym podjęto decyzję o budowie nowego kościoła. To będzie 6. świątynia w Bełchatowie. Gotowa jest już cała konstrukcja wieży, a do końca roku prawdopodobnie zostanie zamontowany dach. Kiedy zakończy się jednak rozpoczęta w 2018 roku budowa? Tego wciąż nie wiadomo. Proboszcz parafii przyznaje, że kościół powstaje tylko ze składek wiernych, ale szuka też innych źródeł finansowania. Póki co, bez rezultatów. Poturbowaną 77-letnią mieszkankę Bełchatowa jej synowie znaleźli przy szpitalu. Kobieta cierpi na demencję starczą, ale pomimo to żaden z pracowników szpitala nie zareagował, gdy ta wyszła z budynku i oddaliła się w nieznanym kierunku. Pacjentka trafiła do szpitala 21 marca. Kiedy okazało się, że dłuższy pobyt na oddziale nie będzie konieczny, lekarze pozwolili jej pójść do domu. Wcześniej jej 2 synów zapewniono, że jeśli dalsze leczenie nie będzie potrzebne, kobietę do domu odwiezie transport medyczny. Tak się jednak nie stało. 77-latka na własną rękę opuściła szpital, po czym zadzwoniła do swoich bliskich, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Przerażeni synowie odnaleźli w końcu kobietę w dole nasypu dla karetek. Nie wiemy, co się stało, ale mama miała ślady zaschniętej krwi na ręce, a także liczne zadrapania na głowie i ręce. Prawdopodobnie spadła z nasypu, mówi nam pan Tomasz. Na ręce dyrektora złożono już w tej sprawie skargę. Szpital nie ma jednak sobie niczego do zarzucenia i odpowiada, że kobieta nie jest osobą ubezwłasnowolnioną, więc personel potraktował ją jak zwykłego pacjenta. Kilka tygodni temu pojawiła się nadzieja, że mieszkańcy powiatu bełchatowskiego nie będą już musieli jeździć do Piotrkowa czy Łodzi, aby wyrobić paszport, bo takie biuro paszportowe mogłoby powstać w Bełchatowie. Wniosek do wojewody w tej sprawie złożyła starosta powiatu bełchatowskiego Dorota Pędziwiat po interpelacji radnej powiatowej Jolanty Pawlikowskiej. Niestety, wniosek nie spotkał się z akceptacją wojewody łódzkiego. W odpowiedzi zwrócono uwagę przede wszystkim na kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych i telemetrycznych. Urząd stwierdził także, że regionalne punkty istnieją już w 4 miastach w województwie. Radna Jolanta Pawlikowska zapewnia jednak, że nie odpuści, a w sprawę biura paszportowego zaangażuje radnych Sejmiku Wojewódzkiego. A czy według Was w Bełchatowie powinno powstać biuro paszportowe? Czekamy na Wasze komentarze. Co jeszcze wydarzyło się w tym tygodniu? Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej zatrzymali w Bełchatowie i okolicach Brzezin ponad 7 ton tytoniu i suszu tytoniowego o łącznej wartości kilku milionów złotych. Podczas akcji zatrzymano 3 osoby zaangażowane w przestępczy proceder. Straty, na jakie narażano Skarb Państwa, to ponad 4 miliony złotych. Ogłoszony przed kilkoma dniami nabór do pracy w kopalni Bełchatów wzbudził niemałe kontrowersje. Wszystko dlatego, że mogą wziąć w nim udział, poza pracownikami spółek zależnych, także osoby z zewnątrz. Nie podoba się to związkom zawodowym, które twierdzą, że pracownikom spółek zależnych utrudnia się przechodzenie do KWB, a przecież są to ludzie z kilkuletnim doświadczeniem, często na podobnych stanowiskach. PGE zaznacza, że najpierw odpowie związkowcom, a później przekaże swoje stanowisko do opinii publicznej. A wy co o tym sądzicie? Czekamy na wasze komentarze.
A na koniec przestroga dla kierowców. W niedzielę doszło do wypadku w miejscowości Podwody w gminie Zelów, gdzie kierowca Citroena z dużą siłą uderzył w drzewo. Z samochodu niewiele zostało, a mężczyznę strażacy musieli wyciągać z użyciem narzędzi hydraulicznych. Do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku równoczesnego rozpoczęcia wyprzedzania przez dwa samochody. I to już wszystko na dziś. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, aby YouTube powiadamiał Was o nowych odcinkach Skrótu Tygodnia. Dajcie też łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach Waszymi sugestiami i opiniami, abyśmy mogli stale rozwijać nasz kanał. Zaglądajcie też na portal dzieńdobrybyłchatów.pl, gdzie znajdziecie najnowsze informacje z miasta i regionu.